Ciemne chmury wiszące nad gorzowskim szpitalem stanowią swoistą metaforę sytuacji, w jakiej znajduje się placówka. Dług lecznicy nadal przyrasta, do czego przyczyniają się m.in. wysokie zarobki, jakie udało się wynegocjować personelowi z poprzednią dyrekcją. Dyrekcja musi się przygotować do zwolnień grupowych i to jest jasne i takie wskazanie otrzymała od zarządu województwa. Jeżeli jest zagrożenie jakiekolwiek, że personelu zabraknie do wykonania kontraktu, to dyrekcja reaguje na bieżąco. Tutaj się pojawiły konflikty między lekarzami także z tego powodu, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I to nie dotyczy tylko jednego oddziału. Zwolnienia mogą okazać się zbędne. Pracownicy, szczególnie białego personelu, zwalniają się na własną prośbę. Może dojść do tego, że w szpitalu zabraknie pielęgniarek, ponieważ to właśnie one najczęściej rozwiązują umowy z lecznicą. Pielęgniarki po prostu zwyczajnie wyjeżdżają za granicę, no mają lepszą ofertę pracy i wiem, że jest bardzo dużo pielęgniarek, które w tej chwili szykuje się również do wyjazdu. O sytuacji szpitala debatowali radni Sejmiku Województwa Lubuskiego. W lecznicy odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Radni przybyli również, żeby usłyszeć, jaki plan ratowania szpitala ma Zarząd Województwa Lubuskiego. Do końca czerwca ma być przedłożony Sejmikowi plan wyjścia z tej sytuacji kryzysowej, plan definitywnych rozwiązań. I to dzisiejsze posiedzenie tutaj dwóch połączonych komisji ma posłużyć zapoznaniu się z takim planem. Na ten moment zauważam, że nie ma planu. Zarząd województwa powrócił do zarzuconego już programu restrukturyzacyjnego, który rozpoczął się jeszcze za czasów dyrektora Leszka Wakulicza. Wicemarszałek Płonka miała co do jego wdrażania wiele zastrzeżeń. Szpital nie wykonywał tego, co miał wykonywać, czyli miał tak naprawdę zmniejszać zdecydowanie swoje wydatki i one były określane na około 15 milionów rocznie. Największe zaniedbania zdaniem obecnego zarządu dotyczą polityki szpitala wobec wierzycieli. Zdaniem wicemarszałek brak było negocjacji z wierzycielami na czele z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Gorzowskie tramwaje ponownie staną na kilka miesięcy. Budowa przejścia przez Park Kopernika powoli zbliża się do końca. Prowadzone są obecnie prace przygotowujące położenie nowych torów tramwajowych na rondzie przy ulicy Walczaka. Zamknięcie pozwoli nam na przystąpienie do kładzenia nowych torów, jak również pewnych przejść betonowych, a w zasadzie żelbetowych, przez istniejące układy drogowe. To dotyczyć będzie trzech takich miejsc. Pierwsze to właśnie połączenie dzisiejszej ulicy Walczaka z ulicą Pomorską, gdzie będzie musiała być położona płyta betonowa. Drugie przejście z płytą betonową na ulicy Czereśniowej i trzecie wreszcie w rejonie Stilonu przy stacji benzynowej. W poprzednim roku prowadzono już prace przy torowisku przy ulicy Walczaka. Wówczas nie można już było zrobić więcej. Późne dostanie pozwolenia na budowę przez miasto, na zakres dróg krajowych, którymi wówczas była droga ulica Walczaka i ulica Pomorska, spowodowały, że ten zakres robót w tychże ulicach nie mógł być realizowany. Stąd też przeniesiony został zakres robót wówczas w tych drogach krajowych na rok bieżący i to realizowane będzie teraz. Wymienione będzie również torowisko przy ulicy Pomorskiej. Całość prac ma zakończyć się do końca sierpnia. Od nowego roku szkolnego tramwaje mają podobnie ruszyć. Dzień Uchodźcy ma zwrócić uwagę na problemy tych, którzy są zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny, do pozostawienia wszystkiego, niekiedy nawet własnej rodziny. W Grodzkim Domu Kultury Młodzieży starano się przybliżyć ten temat. Dzisiaj zorganizowaliśmy drugi Międzynarodowy Dzień Uchodźcy w Gorzowie Wielkopolskim. Wzięło w nim udział młodzież z drugiego liceum ogólnokształcącego, a wszystko zorganizowała sekcja humanitarna działająca tutaj na terenie Grodzkiego Domu Kultury. Uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego zostali podzieleni na trzy grupy, z których każda stanowiła jedną rodzinę. Uczestnicy mieli doświadczyć, z jakimi problemami borykają się uchodźcy. Otrzymywaliśmy kolejne zadania. Na początku musieliśmy się wydostać z własnego państwa, przejść granicę, następnie mieszkać w obozie i na koniec znowu wrócić do ojczyzny. Kwestia uchodźstwa i migracji jest w Polsce coraz bardziej znana. Każdy z nas jest wezwany do solidarności i otwartości wobec uchodźców. Postaram się pomagać w taki sposób, jak każdy może, czyli dawać jakieś datki. W sumie to jest najlepszy sposób i najłatwiejszy. Światowy Dzień Uchodźcy obchodzony jest od 2001 roku. Dziękuję wszystkim za przybycie.
i zapraszam do obejrzenia wystawy prezentującej całoroczny dorobek uczniów naszej szkoły, osiągnięty pod czujnym okiem najlepszych nauczycieli, specjalistów w swojej dziedzinie. Zakończenie roku szkolnego to nie tylko rozdanie świadectw. Wybrane prace uczniów Liceum Plastycznego zostały udostępnione szerszej publiczności. Od prac plenerowych, jeszcze zupełnie świeżych, tegorocznych, z pleneru w Barlinku, który co roku ma klasa trzecia, przez pracę z pracowni malarstwa, projektowania, reklamy wizualnej, rysunku i tam na zewnątrz widzimy rzeźby. Uczniowie plastyka zdobywają atrakcyjny zawód oraz wykształcenie ogólne w zakresie liceum profilowanego. Wybór takiej szkoły nie jest przypadkowy. Wybrałem szkołę plastyczną, ponieważ mam sobie duszę artysty, tak uważam i tak czuję i taką drogę chcę wybrać. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie istnieje od 1994 roku. Kadra pedagogiczna składa się z nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych artystów plastyków. Pan Marek oprócz dyplomu otrzymał dziś nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce. Jak mówi, w pracy największą satysfakcję daje mu to, że może pomóc swym podopiecznym w przekraczaniu barier i ograniczeń. Do szkoły trafiłem, będąc wolontariuszem na warsztatach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. I uznałem, że to akurat jest kierunek, w którym powinienem dalej się kształcić i pracować. Będę kontynuował naukę w tym kierunku i która pomoże mi dobrze wykonywać swoją pracę. Pracuję z osobami niepełnosprawnymi. W gronie absolwentów mężczyzn można było policzyć niemalże na palcach jednej ręki. W tym zawodzie zdecydowanie dominują kobiety. Nie inaczej było w klasie o specjalności opiekun środowiskowy. Opiekun środowiskowy jest to osoba, która zajmuje się osobami starszymi, dziećmi niepełnosprawnymi, ogólnie osobami, które potrzebują opieki w środowisku, ich środowisku domowym. Wykonywanie tego typu zawodu wymaga od kandydata bardzo specyficznych predyspozycji. No przede wszystkim empatią, wyrozumiałością, cierpliwością, chęcią niesienia pomocy. No i wydaje mi się, że ważna jest odporność na stres. Dyrektor placówki przyznała, że uroczystość miała słodko-gorzki smak, gdyż oprócz rozstania z tegorocznymi absolwentami, była jednocześnie pożegnaniem ze szkołą. Niestety kształcenie pracowników socjalnych nie może się już odbywać na poziomie policjalnym, musi się odbywać na poziomie wyższym. My nie uzyskaliśmy zgody na to, żeby kształcić na poziomie kolegium. Niemniej jednak wyższe uczelnie w ramach specjalności praca socjalna mogą przygotowywać osoby do zawodu pracownik socjalny. A jeśli chodzi o pozostałe zawody, to będą one kształcone pod auspicjami medycznego studium zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim. Ci, którzy zechcą pracować w wyuczonym zawodzie, nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Dyrekcja twierdzi, że już w trakcie praktyk w instytucjach społecznych absolwenci uzyskują konkretne propozycje pracy. Co prawda sezon się zakończył, nie oznacza to jednak, że w okresie letnim gorzowska scena będzie niedostępna dla publiczności. Na pewno ten sezon był wyjątkowy, ponieważ w końcu zakończyliśmy remont i rewitalizację sceny letniej, która jest również sceną kameralną. Natomiast teraz, na zakończenie sezonu, otwieramy scenę letnią. W minionym sezonie starano się przybliżyć Teatr Młodzieży. Służył temu projekt Bliżej Sceny, dzięki któremu mieliśmy okazję oglądać m.in. spektakle Trzy Siostry czy Dziady. To świadczy o tym, że młodzież potrzebuje takiego bodźca z zewnątrz, bodźca społecznego, bo spektakl, który mówi o nich, właśnie Dziady, o psychice Konrada, o psychice Gustawa, jest im bliskiej. To widać po odbiorze, po frekwencji. Teatr Osterwy nie zapomniał jednak o widzach dorosłych, czego przykładem była komedia Bez seksu proszę z udziałem Romana Kłosowskiego. Koniec sezonu teatralnego to dla dyrektora Jana Tomaszewicza mały jubileusz. Jak ocenia ostatnie 5 lat? Pokochałem moich aktorów i pokochałem publiczność gorzowską. To jest coś takiego, coś cudownego, że gdzieś jest ta wielka emocja, że nie wykonuje się tego zawodu dyrektora teatru instrumentalnie. TBA, czyli Techno Bez Adresu, to największy taneczny festiwal w promieniu co najmniej 80 km. Początkowo miała to być mała impreza, szybko jednak trzeba było zweryfikować założenia. Zaczęliśmy od małej imprezy. Myśleliśmy, że będzie to festyn rodzinny na około 300 osób. Okazało się z danych policji, że było ponad 1000. W ubiegłym roku liczyliśmy na około 1000 osób.
Z danych policji wynikało, że będzie 2,5. W tym roku liczymy, że będzie troszeczkę powyżej 1500 osób. Jak będzie, zobaczymy. Techno bez adresu stało się imprezą cykliczną i, jak twierdzą młodzi ludzie, kultową. Część młodzieży w ten właśnie sposób świętowała rozpoczęcie wakacji. Lubię techniawkę i zobaczę co się dzieje, bo w zeszłym roku też byłem i muszę teraz zobaczyć, co i jak jest. Od początku TBA trzon muzyczny tworzą DJ-e z Gorzowa. Ramy czasowe imprezy dostosowane zostały do dwóch grup. Do godziny 22 bawili się młodsi wielbiciele techno, później dorośli. Firma Styropex jest 9. w tym roku firmą, która zainwestowała w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dzisiaj odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę przyszłej fabryki. Prezesa strefy cieszyło nie tylko to, że firma zainwestowała i co więcej zwiększyła nakład środków z 6 do 25 milionów złotych, ale także to, że Styropex ma dobrą opinię wśród innych potencjalnych inwestorów. Ci wszyscy inwestorzy, którzy przychodzą do nas i są zainteresowani tego typu kooperacją ze swoim dostawcą, to jak słyszą nazwę Styropex, to są bardzo zadowoleni. Mówię raz, że TPV był z tego bardzo zadowolony, teraz kolejny inwestor z Tajwanu, jak usłyszał, że firma Styropex będzie w strefie, nasze szanse bardzo mocno wzrosły. Na razie stoi tylko szkielet przyszłej fabryki. Właściciel firmy Styropex zapewnia jednak, że we wrześniu zakład już ruszy. Będziemy produkowali wyroby z styropianu. Będą to materiały budowlane, ale nie tylko, również dla przemysłu RTV AGD. Styropex to już 141. inwestor w specjalnej strefie. W gorzowskiej podstrefie brakowało już terenów pod inwestycje. W najbliższym czasie ma się to zmienić. Będziemy poszerzali tereny strefy, wystąpiliśmy nowe tereny dla miasta z IHR-u. Innych terenów będzie więcej. Będziemy nosili kolejne plany na jutrzejszej sesji Rady Miasta. Miasto się rozwija i coraz więcej firm i ludzi wiąże ze sobą, z naszym miastem, swoją przyszłość. Pozostaje nam się tylko cieszyć i życzyć sukcesu gospodarczego. Uzbrojone zostaną również tereny popoligonowe, czego w ostatnim czasie domagali się radni Gorzowa. Szare, odrapane nisze przy bulwarze zmieniają oblicze. Rozpoczęło się wielkie ich malowanie na jubileusz miasta. Do piątku tego tygodnia muszą być pomalowane wszystkie nisze. Jak Państwo widzicie, prace są już rozpoczęte. W 50-60% są nisze już pomalowane i myślę, że do piątku zdążymy i zostaną one pomalowane. W niszach miejsce znaleźć mają kawiarenki, puby i dyskoteki. Osoby, które nie mogą się już ich doczekać, muszą uzbroić się w cierpliwość. Jak powiedział nam dyrektor OSIR-u, sprawa jest skomplikowana. Potrzebne są zezwolenia budowlane i sanitarne. Na kawiarenki trzeba będzie poczekać jeszcze kilka tygodni. Do końca wakacji będzie otwarta. Kawiarenki przy bulwarze miały ożywić to miejsce. Ożywią je, ale wszystko wskazuje, że dopiero po sezonie. W listopadzie ubiegłego roku poznaliśmy jego wygląd. W tym roku miała rozpocząć się budowa Centrum Edukacji Artystycznej. Na ten cel w budżecie zapisano 19 milionów złotych. Po tym, jak miasto nie dogadało się z wykonawcą, jasnym stało się, że w tym roku pieniądze te nie zostaną wykorzystane. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta prezydent Gorzowa przedstawił projekt uchwały przesuwającej część tych pieniędzy na inne cele. Radni byli wyjątkowo zgodni w ocenie propozycji prezydenta. Są tam te rzeczy, o które my wnioskowaliśmy. Wszystko wskazuje na to, że będziemy popierali to taki sposób podziału pieniędzy. Dyskutowaliśmy z prezydentem na ten temat, dyskutowaliśmy między sobą, również z przedstawicielami innych klubów. Generalnie zastrzeżenia mieliśmy niewielkie i poprzemy na pewno to. Klub Radnych Lewica i Demokraci poprze te propozycje. Uważamy, że one są sensowne, przemyślane. Praktycznie zrealizowanych zostanie szereg wniosków i postulatów radnych, także naszego klubu. Możemy załatwić takie najbardziej pilne potrzeby miasta, które zostały zgłoszone. Pan prezydent tą poprawkę przedyskutował z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości i my ją popieramy. Dodatkowe pieniądze trafią m.in. na remonty dróg, bezpieczeństwo publiczne, szkoły oraz administrację. Łącznie ponad 7 milionów złotych zostało zdjętych z projektu Centrum Edukacji Artystycznej. Miasto bynajmniej nie rezygnuje z budowy centrum. Trwają obecnie prace nad przygotowaniem się do przetargu, który wyłoni nowego wykonawcę. Jeszcze w tym roku byłaby możliwość przystąpienia do robót budowlanych. Jaki zakres byłby? To było wszystko będzie uzależnione od tego, kiedy skończymy przetarg, kiedy podpiszemy umowę z nowym wykonawcą. Nie zmienia się koncepcja centrum, które ma być budowane w dwóch etapach. W pierwszym rzędzie ma powstać sala koncertowa.
Los szkół artystycznych jest niepewny. Zostaną zbudowane, jeśli będzie na to stać miasto. Zdaniem naczelnika Żelazowskiego trzeba liczyć się z tym, że koszt budowy centrum będzie dużo wyższy niż zakładano do tej pory. Sala koncertowa, sama sala, do tej pory miała funkcjonować w kwocie około 30-35 milionów złotych. Na pewno ona wzrośnie gdzieś do około 45-50. To nie ulega wątpliwości. Centrum Edukacji Artystycznej miało kosztować ponad 60 milionów złotych. Prezentowane prace pochodzą ze zbiorów Urzędu Miasta Gorzowa i stanowią kolekcję obrazów plastyków mieszkających w Gorzowie i związanych z miastem. Jest to wystawa, która jest efektem zbiorów miasta przez wiele lat. To znaczy miasto okupowało prace od artystów w celu ich wsparcia na ogół. Znaczna część kolekcji to efekt pracy artystów uczestniczących od kilku lat w plenerach malarskich organizowanych przez miasto. Biorą w nich udział plastycy nie tylko z Gorzowa, co sprawia, że wystawa stanowi cząstkowy obraz współczesnego malarstwa polskiego. Malarze, którzy biorą udział w plenerach, są to znani artyści w Polsce, którzy już mają jakieś osiągnięcia. W związku z tym wystawa jest o tyle ciekawa, że można będzie oglądać pracę tych malarzy, które nigdzie nie były publikowane, nie były jeszcze pokazywane. Zbiory miejskie współczesnego malarstwa polskiego to wystawa różnorodna. Przeważa malarstwo olejne, są jednak prace wykonane innymi technikami. Wystawę można oglądać w galerii Azyl Art w Grodzkim Domu Kultury do końca sierpnia. Lśniący motocykl BMW wyposażony w wideoradar przyjechał do nas z Warszawy. Został udostępniony przez tamtejszych policjantów, a dzisiejsza prezentacja ma skłonić gorzowskich radnych do wysupłania z budżetu miasta funduszy na jego zakup. Ten motocykl będzie do, można powiedzieć, ścigania sprawców wykroczeń bądź przestępstw motocyklowych, głównie piratów drogowych. Policjant tutaj pełniący służbę będzie miał możliwość jechania za jakimiś tam piratami, a sprzęt, który jest zamontowany na tym motocyklu, pozwala non-stop nagrywanie wszelkich zdarzeń czy wykroczeń przestępstw popełnianych przez kierującego motocykle. Jazda maszyną o pojemności 1200 cm3, mocy 130 koni mechanicznych, wadze około 300 kg, osiągającej 100 km w 2,8 sekundy, wymaga dużych umiejętności. Mamy co najmniej na dzisiaj już dwóch policjantów, którzy jeżdżą na tych motocyklach, na ciężkim sprzęcie, a ponadto mają do czynienia na grze jeżdżą prywatnymi motorami. Ponadto jeszcze szkolenia, no bo policjant musi być przeszkolony w takim motocyklu. Mamy kilku przeszkolonych, mówię, ale tutaj nie mówię o kilku, tu mówię co najmniej dwóch policjantach, żeby ten motocykl był wykorzystywany no co najmniej na dwie zmiany. Koszt zakupu motocykla wraz z systemem nagrywania to około 150 tysięcy złotych. To sporo, ale duże są też umiejętności tego sprzętu, który sprawdził się już w warunkach bojowych. Umożliwia nagrywanie około 500 godzin służby, czyli tyle, ile jest potrzebne do archiwizacji zgodnie z polskimi przepisami. Jeżeli chodzi o motocykl, no jest bardzo szybki i bardzo bezpieczny. Policjanci z Komendy Stołecznej, którzy użytkują ten motocykl, tak powiedzieli, że to jest bardzo bezpieczny motocykl. System, który jest na nim zamontowany, jest idealny do tego, co ma robić. Reakcje gorzowskich radnych i policjantów, którzy testowali sprzęt, nie pozostawiają wątpliwości. Maszyna się spodobała, a radni już w trakcie dzisiejszej sesji mieli zdecydować o wyznaczeniu środków na jej zakup. Na pierwszy rzut oka park przy ulicy Dowbora Muśnickiego wygląda na zadbany. Wystarczy jednak obejść go dookoła, żeby przekonać się, że tak nie jest. Niezadowoleni z tego są mieszkańcy osiedla Piaski, którzy w tamtym roku w czynie społecznym przy pomocy Gazety Lubuskiej zagospodarowali Zieloną Nieckę. W miarę uporządkowaliśmy teren, to co mogliśmy własnymi rękami. Miasto później wynajęło firmę. Miała być zrobiona wycinka, no zrobiona została, tylko że nie tak jak potrzeba, bo tutaj jak widać zarośnięte jest w dalszym ciągu. Ponasadzano trochę krzaków róż, jakichś tam innych krzaczków, została zrobiona rabatka kwiatowa, wszystko zostało zrobione za późno, bo to późno jesienią. I teren został zostawiony sam sobie, wielkie huczne otwarcie, zdjęcia i tak dalej i na tym się skończyło. Glina została, ścieżki nie zostały zrobione, po deszczu tutaj przejść nie można. No, właściwie na dzień dzisiejszy to obraz nędzy i rozpaczy. Zdaniem przedstawicieli grupy obywatelskiej sprawą parku nikt w Urzędzie Miasta nie chce się zająć. Pani zajmująca się terenami tutaj, drobnymi terenami zielonymi, obiecała oddzwonić bardzo szybko. Do dnia dzisiejszego tego nie uczyniła. Monity nasze są po prostu puszczane w powietrze.
Nikt tego na to nie reaguje. Mieszkańcy osiedla, którzy pracowali przy zagospodarowaniu parku, mówią wprost, że urzędnicy wykorzystali ich zapał do swoich celów. Nie chcemy, żeby znowuż miasto, czy tam urzędnicy ślizgali się po nas, zrobili parę zdjęć, zrobili jakąś kampanię wyborczą, bo tak to odczuwamy. Tyle zostało z zasadzonych w ubiegłym roku róż, które są przecież symbolem miasta. Wysoka trawa i chwasty nie były jeszcze koszone w tym roku. Odpowiedzialny za to Wydział Gospodarki Komunalnej nie ma pieniędzy na zlecenie odpowiednich prac. Mnie też serce boli, bo ja też tam robiłem, pracowałem i nie dla siebie, tylko dla mieszkańców. No ale niestety, prawda jest brutalna. Bez pieniędzy, bez środków po prostu my nic nie możemy zrobić. Witold Łysiak pokazał nam dokumenty, w których miasto zobowiązało się do prowadzenia prac na terenie parku. Między innymi usunięte miały być wystające płyty betonowe. Co więcej, w tym roku zagospodarowana miała być druga niecka leżąca nieopodal. No, prawda jest brutalna, po prostu tej drugiej niecki na razie nie będziemy robili. Nie ma środków, nie jest zaplanowane w tym roku żadne działanie, to jedno, a z drugiej strony oczekiwaliśmy, i to stawiałem sprawę jasno, od mieszkańców jakiegoś sygnału, co by tam widzieli. Park przy Dowbora Muśnickiego jest jedynym zielonym zakątkiem na osiedlu. I zaczyna to wyglądać tak samo jak przedtem, czyli te pieniądze, inicjatywa tutaj nasza, mieszkańców, została zmarnowana. Tak my to widzimy. Naczelnik Rybka zapowiada, że jeżeli radni przyznają pieniądze na ten cel, to prace ruszą jeszcze w tym tygodniu. Przy budowie parku społecznie pracowało nawet 50 osób. W Polsce ponad 2 miliony Polaków. Szacuje się, że około 40% chorych w Polsce w ogóle nie wie o swojej chorobie. Pacjenci zgłaszają się do lekarza, gdy jest już ona bardzo zaawansowana. U 25% pacjentów stwierdza się powikłania cukrzycowe. Czy gorzowianie wiedzą, czym jest cukrzyca? Jest to choroba, która jest dosyć poważna. To jest choroba, na którą w obecnych czasach choruje bardzo dużo osób. Troszeczkę wiem na ten temat, dlatego że choruje mój brat. To choroba jest taka, która ma dużo cukrów, jak świnie. No choroba. A coś więcej może? Niestety. No na pewno choroba. Coś więcej? Ojej, czy ja wiem, cukrzyca. No, na pewno nigdy nie miałam. Ale bym na pewno nie chciała mieć, to na pewno. Coś w organizmie nie tak jak trzeba. Moja żona ma cukrzycę. Insulinę trzeba brać na cukrzycę. Cukrzyca? Tak. To jest osoba, która jest chora na cukrzycę, która za dużo cukru ma, albo coś w tym stylu. Tak, choroba. A coś więcej? Poziom jakiś tam, mówię, glukoty, coś tam, nie wiem. Przeważnie chorują na nią starsi ludzie. No i należy zastosować dietę. Cukrzyca jest przewlekłą chorobą, której przyczyną jest zaburzenie wydzielania insuliny. Nazwa tej choroby jest związana z obecnością cukru w moczu. Był to pierwszy objaw, na podstawie którego zaczęto rozpoznawać cukrzycę. Początkowo nie znano bowiem jej przyczyn. U ludzi młodych cukrzyca spowodowana jest zniszczeniem lub niewydolnością komórek trzustki. Ten rodzaj cukrzycy nazwany jest cukrzycą insulinozależną typu pierwszego lub cukrzycą wieku młodzieńczego. U ludzi starszych, na ogół otyłych i z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycę wywołuje odporność na działanie insuliny. Ten rodzaj cukrzycy nazwany jest typem drugim i wymaga ciągłego przyjmowania odpowiednich leków. Objawy cukrzycy to m.in. zmniejszenie masy ciała, częstsze oddawanie moczu, wzmożone pragnienie i ogólne osłabienie. Cukrzyca nieleczona lub niewłaściwie leczona jest jedną z głównych, bezpośrednich i pośrednich przyczyn inwalidztwa oraz wczesnej umieralności.